Słowo daję, nie jestem żadnym dziuniarzem. Nie, skąd? To pamiątki. Z Arrakis. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno nasza recenzja nie jest pierwszą, jaka się pojawiła w internecie na temat drugiej Duny. I sądzę też, że większość ludzi ma dosyć pozytywne odczucia po obejrzeniu tego filmu, nie. Więc nie będę was tutaj oszukiwać. Tak, to jest materiał, w którym będziemy się głównie zachwycać nową Duną. Pierwszej filmowej Dunie Villeneuve'a oberwało się m.in. za to, że była to część historii. Dosłownie prolog tej całej opowieści, która była rozpisana na dwa filmy, więc ten drugi film miał naprawdę sporo do udowodnienia. Tak, no nam to nie przeszkadzało w pierwszej Absolutnie. Części, no bo wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać w zasadzie tylko lepszego. W zasadzie uwierzyliśmy w obietnicę. Oczywiście nie będziemy wam tutaj opowiadać, co wydarzyło się w części pierwszej, co prowadzi do części drugiej, bo wierzę w to, że mimo wszystko osoby, które przyszły tutaj na te recenzje, to są z pierwszą częścią zapoznane. Plus oczywiście jest to recenzja bez spoilerów, więc nie będziemy wam zdradzać jakichś tutaj rzeczy, które dzieją się w finale, powiedzmy, tego filmu. Pomimo tego, że książka to już mało, ho, ho, ho. No, ale też są pewne różnice, tak, pewne tak, uproszczenia tak. Względem materiału źródłowego, ale możemy sobie opowiedzieć o tym, jak ta opowieść w drugiej części się zaczyna i czego dotyczy. I będziemy tutaj mieć w zasadzie bezpośredni ciąg dalszy tego, co wydarzyło się w pierwszej odsłonie filmu. Nawet nie mamy jakiegoś specjalnie dużego przeskoku czasowego. Paul Atreida trafia do Fremenów i uczy się fremeńskiego stylu życia. I ten film jest świetnie budowany od samego początku. Pierwsza sekwencja, która wprowadza nas do tego filmu, to jest w ogóle pokaz umiejętności i możliwości Fremenów podczas takich typowych potyczek, czemu przygląda się Paul Atreida i też może wyciągać wnioski i uczyć się przy okazji, a potem na przestrzeni czasu właśnie zaznajamiamy się z tą kulturą, dowiadujemy się o niej coraz więcej i właśnie to ziarno, które było zasiane w pierwszym filmie, tutaj właśnie zbiera żniwa. Oczywiście nasza opowieść nie będzie dotyczyła wyłącznie Paula, bo trochę się, powiedziałabym, na trzy główne wątki rozbija, no ale jednak on jest naszym głównym bohaterem i to jego podróż będziemy obserwować, nie tylko tę zewnętrzną, fizyczną, ale również tę wewnętrzną, w środku. I względem tego filmu miałem już określone oczekiwania. Miałem kilka punktów, które uważałem, że po prostu musi spełnić, żeby to był naprawdę udany film i udana kontynuacja. Pierwszym z tych punktów była oczywiście relacja Chani oraz Paula Atreidy, której nie widzieliśmy w pierwszej części, ponieważ tam były tylko różne jakieś takie wizje z Zendayą w roli głównej. Druga rzecz to czy Timothy Chalamet zbuduje mi tę postać do tego stopnia, żeby od tego chucherka z pierwszej części stać się przywódcą, że będzie tym mesjaszem, którego część społeczeństwa się spodziewa. I trzeci aspekt, którego moim zdaniem nieco brakowało w pierwszym filmie, to właśnie ta warstwa religijna i polityczna, które były mimo wszystko zepchnięte na dalszy plan, natomiast tutaj wychodzą na prowadzenie wielokrotnie. Tak, i ten film trochę będzie napędzany z jednej strony polityką, z drugiej strony tym fanatyzmem wręcz religijnym. I co z tych trzech punktów wyszło? Wszystko super. Absolutnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaką stronę ten film ostatecznie odbija, co porusza i tam, gdzie faktycznie dokonuje skrótów, to robi to sensownie, z jakimś konkretnym zamysłem. I to jest przede wszystkim taki blockbuster, w którym oczywiście mamy mnóstwo spektakularnych sekwencji jakichś batalistycznych, takich epickich scen, ale jednocześnie jest to film bardzo intymny i skupiający się na bohaterach i ich relacjach. I to jest chyba rzecz, która może przypaść do gustu tym ludziom, którym niekoniecznie jedynka przypadła. Na pewno dwójka jest bardziej dynamicznym filmem w narracji, co akurat dla większości osób pewnie będzie plusem. Mnie się to w pierwszej części podobało, że ona jest taka wolniejsza, możemy trochę dłużej pobyć w tych wszystkich miejscach. Tutaj faktycznie podczas tego 2,5-godzinnego seansu miałam poczucie, że to jest najkrótszy 2,5-godzinny film, jaki oglądam. Przemknął, że przez to też, że narracja jest tutaj spójna, ale jest zastosowane dużo skrótów, co widać szczególnie w trzecim akcie tego filmu. Problem w tym, że gdyby to miało wyglądać tak, jak ja bym chciała, to ten film musiałby trwać 4 godziny. Albo mieć jeszcze ze dwa filmy po drodze. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mam problemu z tym, że tutaj jest na przykład mało dialogów,
bo my jesteśmy w tej drużynie Show Don't Tell, a więc to nam właściwie zrobiło bardzo wielką przyjemność, tak, że dialogi pojawiają się tylko wtedy, kiedy coś musi zostać wyjaśnione albo pchnięte dalej. I to, że ja bym sobie chciała, żeby ta postać czy ta postać miała dwie sceny więcej, no to to jest tylko moja sprawa. To w ogóle nie przeszkadza w odbiorze tego filmu. A rozwiń, jakie postacie konkretnie? Konkretnie postać Austina Butlera, bo liczyłam na to, że jasne, ta myśl już sobie w nim ładnie się gotuje, ale chciałabym jeszcze jedną scenę takiego bez spoilerów. I mimo intensywności postaci i decyzji księżniczki, to też uważam, że ta jedna, dwie sceny by nam się jeszcze przydały, przynajmniej mnie. Uważam, że w przypadku takich aktorów drugoplanowych, którzy mają jedną, dwie czy trzy sceny, perfekcyjne jest to, że te dwie czy trzy sceny, które mają, są wygrane absolutnie świetnie i pozostawiają nas z pewnym ładunkiem emocjonalnym. Ja w ogóle mam poczucie, że tutaj jeżeli ktoś się pojawia, to pojawia się po coś. Tak. Będzie to ważne w dalszym ciągu opowieści. No chyba wszyscy już wiemy, że Hans Zimmer dostał zielone wytyczne światło co do tego, co robić do Mesjasza, więc umówmy się, kontynuacja powstanie. A propos aktorów, ja jestem zachwycona tym castingiem. Całą zarówno obsadą pierwszej, jak i drugiej części. I wszystkie szanse obsadowe są tutaj wykorzystane na tyle, na ile mogą w tym długim filmie, gdzie musi się zmieścić mnóstwo postaci. I pomimo tego, że skupiamy się na tych głównych bohaterach, na relacjach między nimi, to właśnie ten drugi plan w tych scenach, które dostaje, i tak daje z siebie 120% albo i więcej. No Lay Seydoux to tutaj mamy na trzy sceny. Florence Pugh też ma tutaj ze dwie czy trzy sceny, ale ostatecznie w tych scenach, w których się pojawia, jest postacią ważną i to jest tak zagrane oczami, że... Plus akurat pokazuje nam się ją w kilku kluczowych decyzjach, które to ona podejmuje tak naprawdę, przez co my wiemy, z jaką postacią mamy do czynienia i mieć do czynienia będziemy w dalszej części tej opowieści. Przez co pewna jej decyzja w finale tego filmu jest w 100% dla nas sensowna, uzasadniona, zrozumiała. Myślę, że w całym tym metrażu nie ma zbędnej sceny. Każda scena, która się tutaj pojawia, coś nam buduje i do czegoś prowadzi. Ale najpiękniejsze jest to, że to wszystko budowane jest obrazem i dźwiękiem. I ja jestem absolutnie zachwycona tym, jak ten film wygląda i brzmi. To jest moim zdaniem mistrzostwo świata i tak jak narracyjnie mogłabym gdzieś coś tam chcieć coś parę rzeczy tutaj przesunąć, zmienić, tak wygląda to. Ale też ten obraz i ten dźwięk nie działałyby tak dobrze, gdyby nie inscenizacja, gdyby nie budowanie konkretnych podwalin pod daną scenę, pod dane wydarzenie. Bo jest tutaj intensywnie, jest tutaj mięsiście. Natomiast to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to to, że małymi środkami tak naprawdę, dosłownie kilkoma scenami tutaj i tam, dorzucono też ten motyw Bene Gesserit, który nie był tak istotny w pierwszym filmie. Tutaj dowiadujemy się na temat tego zakonu dużo więcej. Jak ta sieć jest rozległa, tak, i jak wielu pokoleń dotyczy. I jak bardzo jest ponad tymi wszystkimi politycznymi starciami. Tak, co wydaje mi się też bardzo sensownym pomysłem, tym bardziej, że mamy dostać serial. Plus nacisk musiał być na to położony, ponieważ jest tutaj bardzo mocno też uwypuklony ten motyw mesjanistyczny. Bałem się, że to gdzieś zostanie położone. Natomiast tutaj pokazują nam to na kilku różnych płaszczyznach. Właśnie ludzi, którzy wierzą w tego nadchodzącego Mesjasza, w tą całą propagandę Bene Gesserit, ale mamy także mały rozłam także wśród Fremenów, którzy są w jakiś sposób podzieleni. Tutaj nie pamiętam czegoś takiego z książki, ale wiem, że jest tutaj podział na Fremenów z południa i z północy, którzy posługują się nieco innym akcentem, i ci z południa ewidentnie mają pewną łatwość w wierze w te wszystkie rzeczy. Bo żyją w jeszcze trudniejszych warunkach, w których tylko wiara właściwie pozwala im jakoś przetrwać, w coś wierzyć muszą. Więc ziarno padło na bardzo podatny grunt. Bardzo się cieszę, że jest tego motywu dużo. Cieszę się też, że on chwilami jest rozbijany humorem. Tak. Bo w postaci Stilgara jest tego
całe mnóstwo. To jest komediowe złoto w bardzo poważnym filmie. Pierwszy akt jest taki właśnie nieco lżejszy, kiedy poznajemy trochę więcej tej kultury, kiedy ten Paul wchodzi tam razem z matką. Stilgar, który na wszystko reaguje. O, to Mesjasz! Tak było zapisane. Tak było. He's given us a sign! Oh, he's given us a show! A show is the sign! No im dalej w las, tym robi się coraz bardziej posępnie, poważnie i podniośle oczywiście, no bo wydarzenia też skłaniają nas ku takim emocjom, ale też faktycznie skala jest tutaj zdecydowanie większa niż w pierwszym filmie. Właśnie. To, co ogromnie mi się też w tym filmie podoba, to, że mimo skali tych wszystkich wydarzeń pozwala nam się na takie krótkie, bo krótkie, ale bardzo intymne, kameralne sceny pomiędzy bohaterami. I to, jak pięknie, jak krótko, jak spójnie i jednocześnie mocno emocjonalnie dla widza jest poprowadzony wątek związku Chani z Polem. To było moje Zendaya pytanie. Zendaya w ogóle. Ja wiem, że już pojawiały się takie opinie, że ci młodzi aktorzy to tutaj życiówki zagrali. Otóż, kochani, to jest nieprawda, bo to są na tyle młodzi aktorzy, że oni mogą jeszcze więcej i przez bardzo długo. Ale niesamowite w tym castingu jest to, że jakbyś zapytała kogokolwiek po wyjściu z tego seansu, kto jest twoim ulubionym bohaterem, kto zagrał twoim zdaniem najlepiej, to ja myślę, że każdy odpowie nieco inaczej, bo tak dużo tutaj jest tak znakomitych ról. Bardzo podobały mi się właściwie wszystkie postacie kobiece, które się tutaj pojawiły. Każda z nich ma inną motywację. Rebecca Ferguson, to co ona tutaj wyprawia, już w poprzednim się zachwycaliśmy. Oczywiście, że tak, no ale tutaj mamy tych postaci kobiecych zdecydowanie więcej niż w pierwszej części. I faktycznie nie są wprowadzane tak o, tylko ma to wszystko głębszy sens i pewnie mieć będzie w części trzeciej. Więc kontynuując odpowiedzi na te pytania, które zadałem na początku, no to relacja tutaj między tą dwójką jak najbardziej, natomiast ten motyw mesjanistyczny i przywództwa Pola też moim zdaniem jest wygrywany fantastycznie, szczególnie, że on jest postacią taką skonfliktowaną, on bardzo nie chce iść w tym kierunku i wszystko co wiąże się z południem Arrakis automatycznie kojarzy mu się z jego negatywnymi wizjami na temat przyszłości. I to jest ta rzecz, przy której miałem taki drobny zgrzyt, że ten przeskok jest taki bardzo nagły i to jest związane z tym piciem wody życia i tak dalej, i tak dalej. Miałem wrażenie, że tam można by było jeszcze dopowiedzieć, jeszcze troszeczkę bardziej uzupełnić, żeby to było nieco bardziej płynne. Że między dwoma fragmentami tego filmu minęło trochę za mało czasu. I to absolutnie nie jest zarzut względem tego, że w książce było inaczej czy cokolwiek. Adaptacja to adaptacja, tak stoi na swoich własnych nogach, natomiast w ramach tego konkretnego filmu i w ramach tempa, które sobie ten film narzucił, no to troszeczkę miałem tutaj mały niedosyt, ale w ogóle z całym tym filmem mam takie poczucie, że miałem cały czas takie poczucie niedosytu. Dostarczali mi kolejne fajerwerki, kolejne rewelacyjne sceny, a i tak pozostałem na samym końcu z takim poczuciem niedosytu, bo ja chcę więcej. Ale to dobrze. To jest ten dobry niedosyt. To jest ten dobry. Lepiej w tę stronę, niż żeby był przesyt. No i mili państwo, tutaj to Hucherko Chalamet to tak dowozi, szczególnie w trzecim akcie, szczególnie w finale. W ogóle uważam, że ten film przez 2/3 jest bardzo dobry, świetnie się go ogląda, natomiast trzeci akt jest po prostu rewelacyjny. Jest bardzo intensywnie, momentami czuć po prostu ciary na niektórych scenach. Jest dużo też takich ciekawych zabiegów formalnych, tam faktycznie muzyka ulega wyciszeniu, zostajemy z bohaterami i tam Chalamet... Absolutnie fantastyczne wprowadzenie tej postaci w trzecim akcie, finałowy pojedynek. No ja jestem zachwycony. Co ja mogę więcej powiedzieć? Ja już powiedziałam, że dla mnie cały ten casting to jest po prostu złoto i diamenty, więc chyba wiadomo, że Shalala również. Mhm. I ja już byłam zadowolona podczas pierwszej części. Wiem, że było mnóstwo ludzi, którzy kręcili nosem, że ma taki Paul, takie Hucherko. No wiadomo. A powiedz mi, jak się odnosisz do tych wszystkich takich haseł, że to jest współczesne Imperium kontratakuje, że to jest jeden z najlepszych sequeli w historii kina, że od Władcy Pierścieni to nie było takiej serii wysokobudżetowej i tak dalej, i tak dalej. No bo nie było. No i dziękuję. I ja wiem, że po pierwsze pójdziemy na tę drugą część jeszcze nie raz do kina, do IMAX-a i tak, to jest film, który warto obejrzeć w IMAX-ie, jeżeli macie okazję. Warto obejrzeć go w kinie. Nie czekajcie na VOD, jeżeli nie musicie, ze względów, nie wiem, zdrowotnych czy jakichkolwiek innych. Tak. Jeżeli możecie, idźcie do kina, bo warto. I będziemy te filmy oglądać wielokrotnie. Do wielokrotnego użytku. Tak.
I czekamy na Mesjasza. Być może odrobinę chaotycznie w tym odcinku, ale jak pewnie widać, jesteśmy mocno rozemocjonowani tym seansem. No, przynajmniej jeszcze jedno z nas. Przynajmniej jedno z nas. Dziękuję, pozdrawiam. Nie potrafię zdania sklecić. Ale tak, idźcie na to do kina, jeżeli jeszcze nie byliście, bo warto. Będziemy oglądać wielokrotnie, będziemy wielokrotnie się zachwycać. W ogóle ta scena na arenie. Z tym światłem? Z tą paletą kolorów, barw, powiedzmy. No. To jest genialny zabieg. Złoto i diamenty. Już w zwiastunie miałem takie, o, on to robi. Mm-hmm. Zrobił. I właśnie, pierwszy film składał pewną obietnicę, drugi spełnia tę obietnicę. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.